Marcin Jakimowicz, zapraszam na Czas Apokalipsy. A oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie, a imię jego nazwano Słowo Boga, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów, Pan Panów. Marcin Jakimowicz, Czas Apokalipsy, kolejny dzień i jak widać przeżyliśmy te pierwsze dni, bo apokalipsa to nie jest katastrofa. To jest opowieść o zwycięstwie, przede wszystkim o zwycięstwie. Wiecie, ja regularnie dostaję takie filmiki albo obrazki, myślę, że wysyłają je bardzo pobożni ludzie, w których Jezus Chrystus siłuje się na rękę z demonem. Jezus Chrystus na tych obrazkach wygląda jak Tom Cruise z pierwszej wersji Top Gun. Ma długie włosy, jest taki przystojniak i walczy na rękę z demonem i powiem szczerze, te obrazki nie mają nic wspólnego z Biblią. Bo one sugerują, że jest jakaś równowaga sił, to znaczy, że raz imperium atakuje, raz kontratakuje i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, kto wygra. Właśnie czy ten demon, czy Jezus, który ma napięte mięśnie, a to się dobrze skończy. Ja wiem, że to jest odcinek, który zawiera spoiler, ale ja przeczytałem Apokalipsę i to jest naprawdę opowieść o zwycięstwie, to znaczy ostatnie słowo należy do Boga i to wszystko się dobrze skończy. To nie jest tak, że są dwie równoważne siły, które z sobą się ścierają, tylko Biblia mówi wprost, Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Kiedy Jezus widział demona, to robił tak. Po prostu to było jedno krótkie słowo, milcz. Po grecku zakładaj kaganiec. I nie rozumiem, skąd ta tendencja do wysyłania takich właśnie pseudopobożnych obrazków, nie? W których ta walka cały czas trwa i nie wiadomo, kto jest zwycięzcą. Apokalipsa mówi wyraźnie, że zwycięzcą, czyli tym, który jedzie na białym koniu, jest Pan Panów, Król Królów, Słowo Boga.